Nie ulega wątpliwości, że to, jakich produktów dostarczamy naszemu organizmowi oraz w jaki sposób żyjemy, przekłada się na nasze zdrowie i kondycję fizyczną. Nasz organizm, aby mógł prawidłowo funkcjonować, potrzebuje określonych składników odżywczych. Nasuwa się pytanie, jakich? Te informacje znajdują się w piramidzie zdrowego żywienia, która jest opracowywana na podstawie najnowszych badań i doniesień naukowych. Stanowi ona klucz, według którego należy komponować swoje codzienne posiłki, aby móc cieszyć się zdrowiem i tryskać energią oraz zapobiec chorobom cywilizacyjnym. Należą do nich na przykład otyłość, cukrzyca typu drugiego, choroby sercowo-naczyniowe czy też nowotwory. Dlatego warto poznać zalecenia zawarte w piramidzie żywienia. Możesz je poznać w naszym filmie. Oglądaj do końca. Witaj na kanale Medycyna 360. Znajdziesz tu dużo wiedzy na temat zdrowia, medycyny naturalnej, sportu oraz urody. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Piramida zdrowego żywienia, zwana też piramidą zdrowia, za pomocą prostej grafiki ilustruje rekomendowany przez specjalistów sposób odżywiania. Zawiera ona najważniejsze wytyczne, na których powinna bazować nasza codzienna dieta. W Polsce piramida żywienia jest publikowana przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Zalecenia w niej zawarte są co jakiś czas aktualizowane i zmieniane w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych czy też eksperckie rekomendacje. Najnowsza wersja piramidy jest z 2016 roku i znacząco różni się od poprzedniczki z 2009 roku. Zmiany dotyczą nie tylko nazwy, która została przekształcona z piramidy zdrowego żywienia na piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Ponadto nieco większe znaczenie zostało w niej przypisane aktywności fizycznej, a warzywa stały się podstawą codziennego jadłospisu. Zmalała natomiast zalecana dzienna ilość produktów zbożowych. Warto również dodać, że w Polsce poza piramidą zdrowia dla osób dorosłych mamy oddzielne zestawienia przygotowane dla specjalnych grup wiekowych. Są nimi piramida żywieniowa dla dzieci i młodzieży oraz piramida żywieniowa dla osób starszych. Alternatywną i nowszą wersją zaleceń znanych z piramidy jest opublikowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny w 2020 roku, talerz zdrowia, czyli zasady zdrowego żywienia. Podobnie jak w przypadku piramidy, zasady zostały również zilustrowane za pomocą prostej grafiki. Tym razem jest to talerz pełny różnorodnych produktów symbolizujących proporcje poszczególnych grup produktów, które powinny znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie. Całość uzupełniają dodatkowe kategorie produktów: jedz mniej, jedz więcej, zamieniaj oraz materiał w trzech krokach do zdrowia. Pozwala on małymi krokami zmienić swoje nawyki żywieniowe na lepsze z korzyścią dla swojego zdrowia. Piramida zdrowia w niezwykle prosty sposób przedstawia grupy produktów, które powinny się znaleźć w naszym codziennym menu, jednocześnie nadając im określoną rangę ważności. U podstawy piramidy, a więc jej najważniejszej części, znalazła się aktywność fizyczna, która w połączeniu z odpowiednią dietą jest kluczem do sukcesu. Dzięki temu możemy osiągnąć dobre zdrowie i wyśmienitą formę psychofizyczną. Na szczycie piramidy znajdują się produkty, których spożycie powinno być najmniejsze. W dalszej części nieco szerzej zostaną omówione poszczególne składowe piramidy zdrowego żywienia. Przede wszystkim, aby być zdrowym i cieszyć się dobrym samopoczuciem oraz kondycją, należy nie tylko dobrze się odżywiać, ale także być aktywnym fizycznie. Chodzi tu o regularny ruch różnego typu. Wcale nie musi to być trening wysiłkowy. Mogą to być długie spacery, rekreacyjna jazda na rowerze, nordic walking, pływanie rekreacyjne czy też aerobik, w tym aqua aerobik. Najważniejsze jest zachowanie regularności podejmowanej aktywności fizycznej i czas jej wykonywania. Powinna trwać ona 30-45 minut. Korzyści płynące ze zdrowej diety są potęgowane regularną aktywnością fizyczną. Dzieje się dokładnie tak samo w drugą stronę. Z tego też powodu przepisem na dobre samopoczucie i siłę witalną jest pełnowartościowa dieta połączona z regularnym ruchem. Co tak naprawdę oznacza pełnowartościowa i zdrowa dieta? Jak już zostało wspomniane, zalecenia z 2009 roku uległy nieco zmianie. W najnowszej wersji piramidy zdrowia uznano warzywa za bazę naszego codziennego menu.
Stały się one najważniejszym produktem spożywczym naszego jadłospisu. W ujęciu graficznym piramidy warzywa znajdują się łącznie z owocami. Razem powinny stanowić połowę naszego codziennego menu. Ważne są także ich proporcje. 3/4 codziennego jadłospisu powinny wypełniać warzywa, a 1/4 owoce. Warzywa i owoce są źródłem cennych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, np. antyoksydantów czy polifenoli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Ponadto chronią nas przed chorobami układu krążenia i nowotworami, a także zmniejszają ryzyko insulinoodporności i cukrzycy typu drugiego. Warto też zauważyć, że warzywa oraz owoce są niezwykle pomocne w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Kolejnym elementem piramidy żywienia są produkty zbożowe, ale z naciskiem na wysokiej jakości produkty pełnoziarniste. Wyróżniają się one dużą zawartością błonnika zapewniającego prawidłowe trawienie, perystaltykę jelit, chroniąc jelito grube przed nowotworami. Należy więc sięgać po makarony i pieczywo z pełnego ziarna, ryż brązowy oraz różnego typu kasze. Następne piętro piramidy zdrowego żywienia zajmuje mleko oraz jego przetwory, takie jak sery, jogurty naturalne, kefiry czy maślanki, których również nie powinno zabraknąć w naszym codziennym jadłospisie. Produkty te są cennym źródłem wapnia i witaminy D oraz należy je spożywać w następujących ilościach: 2 szklanki mleka bądź jego przetwory. Piramida zdrowia w kolejnym piętrze obejmuje jaja, mięso, ryby i rośliny strączkowe, jak również orzechy, stanowiące nowość w porównaniu do piramidy z 2009 roku. Zostały one dodane do zaleceń prawidłowego odżywiania z uwagi na swoje prozdrowotne właściwości. Są one ważnym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które to z kolei obniżają poziom cholesterolu we krwi oraz wykazują działanie przeciwzakrzepowe i przeciwmiażdżycowe. Poza tym orzechy zalecane są z uwagi na zawartość w nich białka, błonnika, kwasu foliowego, witaminy E, magnezu i potasu, a także flawonoidów. Powinno się jeść dziennie około 30 g orzechów. Nowością w piramidzie zdrowia są również zioła będące źródłem cennych związków. Poza tym wzbogacają smak potraw i pozwalają ograniczyć spożycie soli. Warto podkreślić, że zioła mogą nie tylko poprawić metabolizm i przyspieszyć trawienie, ale też wspomóc oczyszczanie wątroby i działać przeciwnowotworowo. Na szczycie piramidy znajdują się produkty, które powinny stanowić niewielki procent naszego codziennego jadłospisu. Należą do nich tłuszcze i słodkości. Naukowcy rekomendują ograniczenie w diecie tłuszczy, szczególnie pochodzenia zwierzęcego, smalcu i masła. Lepszym rozwiązaniem są tłuszcze roślinne, np. olej rzepakowy i oliwa z oliwek. O tym, że powinno się pić dużo wody, mówi się od dawna. Piramida zdrowia to oczywiście potwierdza i wskazuje, że woda powinna być podstawowym napojem w ciągu dnia, a jej dzienne spożycie powinno wynosić przynajmniej 1,5 litra. Niemniej jednak według najnowszych zaleceń w piramidzie zdrowego żywienia pojawiła się także herbata oraz kawa. Jest to związane z aktualnymi wynikami badań, które wskazują choćby na prewencyjne działanie kawy w zmniejszeniu zachorowalności na cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe czy też nowotwory złośliwe wątroby. Piramida żywienia rekomenduje spożywanie 4-5 posiłków dziennie, najlepiej w regularnych odstępach czasu co 3-4 godziny. Wpływa to bardzo pozytywnie na nasz metabolizm i ogólne funkcjonowanie całego organizmu. Ponadto należy pamiętać, że nasz organizm musi się też regenerować. Robi to oczywiście podczas snu. Należy się więc wysypiać, aby mieć wystarczająco dużo energii na kolejny dzień. Rekomendowana długość snu powinna wynosić 7-9 godzin, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości regeneracyjnych danego organizmu. Wytyczne dla osób starszych dotyczące zdrowego odżywiania w znacznej mierze pokrywają się z rekomendacjami dla osób dorosłych. Różnica jest w ilości posiłków, których powinno być 5-6 spożywanych co 2-3 godziny. Ponadto zaleca się, aby były to małe objętościowo porcje, ale urozmaicone i świeżo przygotowywane. Osobom starszym zaleca się także przynajmniej 2 litry wody dziennie do picia, po którą należy często sięgać i spożywać małymi łykami. Wówczas dbamy o prawidłowe nawodnienie organizmu. Ponadto osobom w podeszłym wieku zalecana jest suplementacja witaminy D oraz regularna aktywność umysłowa i fizyczna, nawet jeśli możliwa będzie jedynie lekka gimnastyka na krześle.
Ogólne zasady zdrowego odżywiania tutaj również nie zmieniają się. Szczególnie podkreślona została potrzeba regularnych i urozmaiconych posiłków bazujących na różnego typu warzywach oraz regularnej aktywności fizycznej, przynajmniej przez godzinę. Do picia zalecana jest woda, ale także spożycie około 3-4 szklanek mleka dziennie. Pojawiły się także zalecenia, aby oglądanie telewizji czy korzystanie z komputera nie przekraczało 2 godzin dziennie. W tej grupie wiekowej niezwykle istotny jest również sen niezbędny do prawidłowej regeneracji mózgu i ciała. Niedobór snu może skutkować problemami z koncentracją i nadmiernym przybieraniem na wadze. Dzieciom w wieku 6-12 lat zaleca się przynajmniej 10 godzin snu. Najlepiej regularnie o tych samych porach, bez korzystania z urządzeń elektronicznych przed zaśnięciem. Dziś to już wszystko. Jeśli informacje zawarte w filmie były dla Ciebie pomocne, zostaw proszę łapkę w górę. Będzie to nas motywować do dalszej pracy nad kanałem. Daj znać w komentarzu, czego chcesz się dowiedzieć w kolejnych odcinkach. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Udostępnij ten film znajomym, możesz w ten sposób komuś pomóc. Bądźcie zdrowi!